Pani marszałek, panie prezesie, ja chciałbym wszystkim uczestnikom tej debaty na temat informacji Trybunału Konstytucyjnego serdecznie podziękować za udział, za zadane pytania. Jednocześnie rozumiem, że pan prezes Trybunału nie może na pewne pytania odpowiedzieć. Chciałbym powiedzieć taką rzecz na temat wątpliwości pana posła Biedronia, który zgłosił na temat sposobu wyboru sędziów Trybunału. Bardzo wątpię, żeby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dał sobie wydrzeć tą suwerenną władzę w sprawie wyboru sędziów Trybunału. Na pewno nie będziemy zgadzać się na to, żeby kandydatów zgłaszać śmiały i aprobowały te kandydatury, a nam tylko do głosowania przedkładały wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe. Jest to suwerenne prawo Sejmu i wynika to z konstytucji, z artykułu 194. Tutaj organizacje pozarządowe nie będą mogły wpływać. I panie pośle, zgłaszał pan, bo pan twierdził, że organizacje miały lepszego kandydata od kandydata wybranego i zaprobowanego przez, rekomendowanego przez Komisję Sprawiedliwości. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie ma pana posła Kalisza, chciałbym odpowiedzieć na temat tej komisji majątkowej, na temat ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Ja się dziwię temu jego takiemu wielkiemu wzburzeniu na temat tej ustawy. To przecież tą ustawę kto w innej rzeczywistości uchwalano w 1989 roku. I nikomu ta ustawa przez ten czas nie przeszkadzała. Nie dość tego, powiedzmy to uczciwie wprost. Najwięcej mienia ta komisja majątkowa rozdysponowała w czasach, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej sprawował rządy. To w poprzedniej kadencji, nawet przed zmianą ustawy nie zmieniono, a w istocie rzeczy Komisja Majątkowa zaprzestała pracy. I dzisiaj takie święte oburzenie jest po prostu oburzeniem fałszywym. Dziękuję.